Witam wszystkich, z tej strony mówi do was Belmondo. Dzisiaj opowiem wam ciekawostkę muzyczną, a będzie to o zespole Fanatic. Zespół Fanatic powstał w 1989 roku. W skład zespołu wchodzą Sławomir Osuchowski, Jerzy Ślubowski oraz Leszek Nowakowski. Chłopacy zaczęli początek z muzyką, także grali na zabawach, weselach w okolicach Żyrardowa. Po okolicy Żyrardowa krążyła ich amatorska kaseta, która trafiła w ręce Sławomira Skręty, hurtownika kaset. Sławomir Skręta poszukiwał chłopaków, bo bardzo spodobała mu się ich muzyka i zaproponował im współpracę. I tak właśnie powstała wytwórnia Blue Star. To właśnie dzięki powstaniu Fanatiku powstała wytwórnia Blue Star. I jeszcze z takich ciekawostek, to piosenka Czarownica, tak naprawdę jest to piosenka Janusza Laskowskiego. Zespół za koncert bierze od 10 do 15 tysięcy. Zespół Fanatic wykonuje muzykę disco polo. No, to tyle, co chciałem powiedzieć o zespole Fanatic. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.